Zbigniew Raugo, witam serdecznie i znów uśmiech. Dzień dobry, pozdrawiam kibiców przede wszystkim, no i sympatyków filmu i boksu. Może zaczniemy od planu zdjęciowego, na którym jesteśmy. Konfuzja. Jak pan znalazł się tutaj na planie filmu Konfuzja? A to dlatego, że jeden z twórców tego, Damian Jesienia, którego znam bardzo, bardzo długo, zaproponował, żebym się tutaj pokazał i jestem. Odnosząc się do zmarnowanych talentów, czy możemy to również powiedzieć o Marcinie Najmanie? Czy trener widział w nim talent bokserski? Kim? Marcin Najman? Z tego co wiem, to on nigdy nie był bokserem. Pięściarzem? Nie ma to, ja nie uważam tego. Z tego co wiem, Marcin Najman kiedyś był kickboxerem. I w tej takiej grupie kickboxerów był Gerard Dziarski, był Portniczuk, był Przemek Saleta, bracia Kliczko byli kickboxerami, którzy stali się później bokserami. Ale to, żeby Najman stał się bokserem, no nie słyszałem. Ale czy można powiedzieć, że zmarnował swój talent, czy wykorzystał... Kto? A czy on miał talent? Nie. Pan Marcin może się... Marcinie, może się... Nie, to był kickboxer, który próbował jakiś bokser i się nie sprawdził. To nie można mówić o jakimś zmarnowanym talencie. Gdyby się zajął do końca, trzymał tego kickboxingu, który zaczynał, nie wiadomo co by było. Ale jako bokser się nie sprawdził i nie można mówić, że a nie, talent. Nie był talentem w boksie, kickboxingu tak. Zapowiada się walka Marcina Najmana z Pawłem Jóźwiakiem. Komu pan kibicuje? A Paweł Jóźwiak to kto? Niedługo będzie również w tym filmie Konfuzja. W takim razie to każdy, kto będzie koło mnie w jakimś filmie, to będzie walczył z Najmanem i będzie faworytem. Nie, naprawdę. Znam chłopaków, znam Marcina osobiście, ale nie mam faworyta. Nie? Nie, tu nie można powiedzieć, że na pewno ten wygra, nie. Paweł Jóźwiak, szef Federacji FEN. Mam nadzieję, że walka dojdzie do skutku między nim a Marcinem Najmanem. A teraz dobrze, że pani powiedziała, szef Federacji FEN. To teraz wiem, o kogo chodzi. No ale jak szef Federacji FEN dostanie w pędzel od Najmana, to chyba będzie musiał zwijać Majdan i przestanie być szefem. Sam się wykurzy. Chyba, że zrobi sobie jeszcze większą reklamę niż Marcin po przegranych pojedynkach. Mam nadzieję, że nas nie słyszą. Ale no nie, no jeżeli ja udzielam wywiadu i mówię, to nie ja po żartuję, to. Nie po to, żeby pan Jóźwiak nie usłyszał tego. Nie usłyszał, bo usłyszy, ale zazwyczaj wywiad polega na tym, że pani zadała pytanie, ja odpowiadam, co ja sądzę, co ja mówię i podobać, ja się nie muszę nikomu podobać. Obiecałam, że będę podpuszczać. Dotrzymuję słowa, ja zawsze dotrzymuję słowa. Walka Usyk ostatnia i Joshua. Jak uważa pan, spektakularne zwycięstwo, dość... No, może pan opisać walkę? Oglądał pan tę walkę? Akurat w Turcji oglądaliśmy tę walkę z całą naszą ekipą dzieci, mimo tego, że była późna w nocy, bo to było tam chyba o 12, i, bo jest godzina wcześniej. I ja już kiedyś nazwałem Usyka Pavarottim boksu, nie? I zdania nie zmienia, bo to jest fenomen. Aczkolwiek Joshua, jeżeli kiedykolwiek mógłby wygrać z Usykiem, to mógł to zrobić teraz. Nie wykorzystał wielkiej szansy. Były momenty, że Usyk naprawdę był do liczenia, sędzia tego nie zrobił. Ten pierwsze uderzenie niby poniżej pasa, może lekko było, ale było to w lewą stronę, gdzie w zasadzie tam się nie ma prawa nic zdarzyć. Usyk tracił głowę i Joshua
tego nie wykorzystał. Nie wykorzystał takiego ważnego momentu, to już nigdy nie wygra z Usykiem. A Usykły pokazał swoją wielką klasę. Technika, precyzja, piękne ruchy i aczkolwiek dużo lepsza postawa Joshua w tej walce niż poprzedniej, a Usyk jednak nie do końca był Usykiem. Nie był sobą do końca w tej walce? To nie był prawdziwy Usyk. Poczekamy w takim razie na kolejną walkę. Pretendent już jest. Jak pan myśli, poradzi sobie również Usyk z kolejnym przeciwnikiem? Co to ma być? Wydaje się, taką, co mi się wydaje, to Tyson Fury. Nie, z Tysonem Fury nie wygra. Nie wygra. Nie, Tyson Fury jest za wielki. Mało tego, to 125 kg chłopa. Jest bardzo szybki, bardzo ruchliwy. Nie wisi na nodze, nie można go znowu tak trafić. A sam Usyk widzimy, że nie nokautuje. To on zadaje dużo fajnych ciosów. Ale jeżeli Fury wystawi mu lewą rękę, nie da rady. To musiałby, nie wiem co robić Usyk, żeby akurat tego olbrzymia pokonać, bo nawet w tej ostatniej walce, z kim on tam boksował, to z rundy na rundę te 125 kg się coraz szybciej ruszało. Jak lokomotywa się nie, rozpędził. Rozpędzał się i znokautował, zapomniałem nazwiska. Roznokautował go tak, o tak sobie, tak z niczego, nie? I mało tego, Fury bije dużo ciosów po dole, nie? Joshua to robił ostrożnie, a ten, ta waga będzie miała bardzo wielkie znaczenie, a szybkością wcale nie jest gorsza od Usyka. Co u Joshua widać, to Fury jest naprawdę szybki, to jest z kosmosu człowiek, no. Przy tej masie taka ruchliwość, taka precyzja, kondycja nie wiadomo skąd, no jest świetny. Jestem bardzo ciekawa, czy dojdzie ta walka do skutku, czy zobaczymy ich obu na ringu. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że zobaczymy trenera Raubo jeszcze na ringu. Czy jest taka możliwość? Jako sekundant zawsze. Ale osoba bijąca przeciwnika. Ja się brzydzę biciem, ja tego nie lubię, ja lubiłem boksować, a nie bić i tego uczę swoich zawodników, żeby się nie bili, żeby boksowali, a osiągną zdecydowanie więcej niż ci, co się biją.